Młodzi walczą przynajmniej. No! Wreszcie! Paweł Gdzieszczak, trafia z faulem, a przewinił po raz drugi w tym meczu grający z numerem 17 Łukasz Pacocha. Obrony też może tak. Oj.
zespole Tyfla. Paulowa grając w numerze 14, Grzegorz Kulka i jego czwarty los w tym meczu. Drugi rzut celny, Iwan Radenowicz. Zmiana również w ekipie gości. Niech sześciu grają! W boisku numerem 25 pojawia się Oskar Rybicki. A rzuty wolne wykonuje Iwan Radenowicz. Dwa razy celnie. Ostatnie 4 sekundy tego spotkania.
I tak kończy się to spotkanie. Trefny z sobą przegrywa z Asetyskiem Kosari 61 do 90.